bardzo dobrze zaczęliśmy to spotkanie. I mogę powiedzieć, że zdominowaliśmy drużynę z Kalisza. Pierwsze 20 minut, po strzeleniu pierwszej bramki i drugiej bramki, myślę, że to było jedne z najlepszych chyba 20 minut, jakie zagraliśmy w drugiej lidze. No i cóż, trochę nasza filozofia i troszeczkę nasz pomysł na grę i nasze DNA lubińskie troszeczkę nas zgubiło, bo my, mając 2-0, myślę, że jest inny zespół, chcę powiedzieć seniorski, no my gramy w seniorach, ale gramy większością juniorami, no wycofaliby się, czekaliby na taki Kalisza, a my chcieliśmy zdobywać kolejne bramki. Myślę, że też te dwie bramki strzelone mocno gdzieś tam chłopaków rozochociły i spowodowały to, że rzeczywiście ta chęć zdobywania kolejnych bramek była duża, no ale zapomnieliśmy też o obronie, no a niestety, dla nas niestety zespół z Kalisza ma dużo jakości, ma bardzo doświadczony zespół, no i wykorzystał to bardzo szybko, bo tak naprawdę bramka, tak jak tutaj rozmawiamy, zaraz po naszej bramce na 2-0 bramka, chociaż my mieliśmy jeszcze sytuację, myśmy chyba jeszcze mieli ze spalonego szliśmy bramkę, ale bramka szybko na 2-1, 2-2. No tak niestety czasami te nasze mecze wyglądają, że nie potrafimy utrzymać prowadzenia, że gramy. No cały mecz tak naprawdę, kto oglądał ten mecz, to może to potwierdzić. Cały mecz staraliśmy się wybierać presję, grać wysoko. No nie będziemy się cofać. Mimo to, że ktoś powie, że to jest głupie, że nie wiem, my chcemy tak grać. I mimo tego wyniku wysokiego, bo uważam, że 5-2 zasłużone zwycięstwo Kalisza, ale ten wysoki wynik, ta porażka jest, no 5-2 to jest wysoka porażka, no to w jakimś sensie jesteśmy zadowoleni z tego, co dzisiaj pokazali nasi zawodnicy. No możemy gdzieś tam gdybać rzeczywiście, co by było, gdyby właśnie tak jak chyba przypominam sobie, że na 3-1 mieliśmy zaraz sytuację, zeszliśmy ze spalonego, ale tak jak powiedziałem, no być może z innymi zespołami bylibyśmy w stanie kontynuować tą dobrą grę. Dzisiaj Kalisz też pokazał, podniósł się, bo to są dwa szybkie ciosy, ale zespół z Kalisza się podniósł i gratuluję trenerowi Bartkowi, no i zespołowi Kalisza zwycięstwa, nieprzypadkowo są na tym miejscu. No mają naprawdę zawodników z ogromnym potencjałem w ataku, no i to dzisiaj pokazali. Ale tak jeszcze raz powtórzę, no nie chciałbym, żebyśmy z jakimś takim wielkim rozczarowaniem, na pewno wynik nas rozczarowuje bardzo, ale jesteśmy zbudowani dłuższymi fragmentami gry, bo tak chcemy grać ofensywną piłkę, tak uczymy tych naszych zawodników. Jestem przekonany, że ten mecz dzisiejszy też i kolejny, który będziemy rozgrywać, też dadzą tym chłopakom dużo doświadczenia, no i w przyszłości będziemy mieli z nich pociechę w pierwszym zespole Zagłębia. Bardzo się cieszymy przede wszystkim ze zwycięstwa, z kolejnych 3 punktów. Natomiast, no tak jak już Pan powiedział, no trudny początek, tak? Bo przegrywaliśmy najpierw 1-0, później 2-0. Także w ten mecz nie weszliśmy najlepiej, ale no później podnieśliśmy się i naprawdę kilka bardzo ładnych akcji i w konsekwencji wygraliśmy 5-2 i jeszcze mogliśmy kilka bramek więcej strzelić, także zasłużone zwycięstwo, brawo dla zawodników, bo pokazali po raz kolejny bardzo dobrą grę i jestem naprawdę bardzo zadowolony z ich postawy. Ta dłuższa przerwa była demotywująca z powodu mgły? No taka była niepewność, muszę powiedzieć, bo początkowo nawet była mowa o tym, że mecz będzie przełożony na dzień jutrzejszy. Ale no, my chcieliśmy grać, Zagłębie Lubin tak samo i dobrze, że już później ta mgła troszkę zeszła i mogliśmy spokojnie dokończyć mecz. Chciałem o trenera zapytać, bo przez dłuższy okres czasu padały takie komentarze, że no nie strzelał dużo bramek, a dzisiaj pokazał, że naprawdę ta 9 to nie jest w przypadku i zasłużył na ten numer. To znaczy Piotrek no, strzelał bramki dla nas, no robi naprawdę fantastyczną robotę tu z przodu, tak jak nawet w jakimś meczu nie uda mu się strzelić, to i tak naprawdę pracuje cały mecz dla drużyny, także to jest wartościowy piłkarz i tutaj wiele daje dla drużyny. Rundej się dokończył na trzecim miejscu, 2 punkty straty do Polonii, z którą gramy w najbliższy piątek, więc w zasadzie możemy tą stratę od razu zniwelować, jakby trener też podsumował te 17 poprzednich spotkań. No,
Trzeba być zadowolony naprawdę, że drużyna pokazuje w każdym meczu widowiskową grę przede wszystkim. Jest ofensywna gra, dużo bramek strzelamy, najwięcej w lidze, dzisiaj kolejne 5 bramek, że zapraszamy kibiców na mecze, bo tutaj się naprawdę fajne rzeczy dzieją i kto jest na tych spotkaniach z udziałem KKS-u, to naprawdę nie ma czego żałować. I tutaj liczymy właśnie, że na tą frekwencję, że będzie większa i chciałem tutaj podziękować wszystkim ludziom z tej okazji, bo już tą rundę kończymy z dniem dzisiejszym, wszystkim ludziom tutaj związanym z klubem, bo naprawdę robią to nie tylko drużyna, ale całemu sztabowi, zarządowi z prezesem na czele, Krzęsałą. Tutaj Osir naprawdę bardzo nam pomaga, że zawsze boisko fantastycznie przygotowane, bo my chcemy grać w piłkę i tutaj naprawdę mamy ku temu warunki do tego, żeby prezentować wspaniałą grę. Tak, czy przed tym spotkaniem z Polonią Warszawa, bo kalendarz tak się ułożył, że bardzo niedługo po pierwszym meczu z Polonią, bo to miesiąc minął od tego spotkania w Warszawie, bardzo zresztą szalonego i trudnego spotkania, czy przewiduje Pan trener jakąś, nie wiem, specjalne analizowanie tego meczu pod kątem już spotkania piątkowego, czy raczej taka tradycyjne przygotowywanie się tak jak do każdego kolejnego rywala? No na pewno chcielibyśmy się zrewanżować za ten mecz w Warszawie, bo naprawdę bliscy byliśmy nawet zwycięstwa, bo mogę przypomnieć, że w ostatniej minucie meczu mieliśmy sytuację, którą to my mogliśmy ten mecz wygrać, natomiast później Polonia strzeliła tą zwycięską bramkę i tacy byliśmy naprawdę po tym spotkaniu źli i taki był niedosyt. Dlatego cieszymy się, że mamy okazję jeszcze w tym roku zrewanżować się tej drużynie Polonii. Wiemy, że to jest naprawdę bardzo ciężki przeciwnik i tutaj spodziewamy się trudnego meczu, ale uważam, że nasza drużyna jest w dobrej formie i tutaj zrobimy wszystko, żeby zdobyć te 3 punkty i wskoczyć na to drugie miejsce w tabeli. Jeszcze jedno pytanie trochę pozasportowe, chociaż sportu oczywiście dotykające. Jak Pan skomentuje decyzję o wyznaczeniu meczu z Górnikiem Zabrze na godzinę 14:30 w środę? No na pewno, ta godzina jest niefortunna, wiadomo, że jakby mecz był w późniejszej godzinie, to wielu ludzi by przyszło, o wiele więcej ludzi by przyszło na mecz. No wielka szkoda, my jako klub wszystko zrobiliśmy, żeby ta godzina była późniejsza, natomiast takie są wytyczne telewizji i tutaj nic nie mogliśmy zrobić. Wypada nam tylko powalczyć z tym Górnikiem i awansować do następnej rundy, żeby kolejny mecz był już w godzinie takiej wieczornej, żeby ci ludzie jednak co teraz z pracy nie będą mogli się zwolnić, to przyjdą na spotkanie kolejne w kolejnej rundzie. To tego sobie życzymy. Naprawdę bardzo cenne zwycięstwo KKS-u po tych dwóch ciosach szybkich. Tak naprawdę odrobiliście błyskawicznie te straty, i twój hat-trick. Jak skomentował to też? No po tych pierwszych 20 minutach człowiek na boisku też się troszeczkę zastanawiał, co jest nie tak, ale szybko strzelona bramka też na 2-1 gdzieś pozwoliła nam złapać wiatr w skrzydła, super dogranie Nikodema. Serdecznie Nikodem pozdrawiam. I poszliśmy za ciosem. Nestor dołożył drugą bramkę, potem wpadła trzecia, czwarta naprawdę, powiem szczerze, że dawno takiej akcji nie widziałem i naprawdę może się podobać nasza gra. To przede wszystkim są wyniki, to jest super. Ale nasza gra sama w sobie jest bardzo widowiskowa i to też bardzo cieszy, bo nie ukrywajmy, piłka nożna jest sportem, gdzie przychodzą kibice i potrzebujemy emocji, chcą emocji. My te emocje dajemy i to cieszy. A ta dłuższa przerwa była demotywująca? Było naprawdę ryzyko takie, że ten mecz będziemy dograć jutro? Dobrze się stało, że dograliśmy ten mecz. Demotywujące na pewno troszeczkę nas to kosztowało, nie wiem jak to nawet ująć słowa, sił, bo gdzieś ta przerwa pół godziny trzeba było się jeszcze z powrotem dogrzać. I gdzieś nie wpłynęło to pozytywnie na początek drugiej połowy, ale koniec końców wyszło fajnie i wygrywamy 5-2, to cieszy. Chciałem zapytać swoje 3 bramki, bo padały już takie od mało kontentów hasła, że ktoś w tym zespole zasługuje bardziej na numer 9, a ty dzisiaj pokazałeś, że tak naprawdę jako napastnik to tobie ta piątka jest najbardziej tak jakby pasowana. To co ludzie gadają, to wiadomo, mają prawa do swojej opinii.
i gdzieś tam rozumiem też, że sytuacje były, nie wykorzystałem. Normalna sprawa, że ludzie wymagają i nie mam z tym problemu. No, oczywiście fajnie, że strzelam, ale cały zespół strzela. U nas jest masa zawodników, którzy mają bramki, asysty. Michał Grecki się 3 asysty znowu dołożył. No, każda osoba mogłaby ten numer wziąć, a zresztą numer to jest tylko numer. To tak naprawdę chodzi tylko o to, że każdy zawodnik ma swoje predyspozycje i my naprawdę super to wykorzystujemy. Rundę 7 za nami, 2 punkty straty do Polonii Warszawa, z którą gramy w piątek. Tak naprawdę bardzo szybki rewanż nam się szykuje. No, śmiałem się po meczu, źle dobrałem słowa. Rozmawiałem po meczu z chłopakami z Polonii Warszawy i mówię, do zobaczenia za 1,5 miesiąca w rewanżu, bo gdzieś troszkę ta porażka zabolała, byliśmy blisko zwycięstwa, a jednak przegraliśmy ten mecz i cieszy to, że możemy z tym rywalem, który jest na drugim miejscu, 2 punkty przed nami, udowodnić, że jesteśmy też zespołem, który potrafi wygrywać z czołówką i mam nadzieję, że tak będzie. Na koniec pytanie Górnika, jak nastroje przed pucharowym starciem? Na razie jest Polonia, potem będziemy zastanawiać się nad Górnikiem.